Cześć, z tej strony Radek. Dzisiaj trochę nietypowo, bo jestem właśnie u mojego znajomego w Warszawie i w trakcie tej musimy dojechać w jedno miejsce, to wpadłem na bardzo ważny pomysł, który mocno może po prostu pomóc Ci w handlu na rynkach. Obejrzyj proszę to nagranie do końca, bo mam tutaj też dla Ciebie wartościowy prezent. Wiecie co? Wiele osób mnie obserwuje, ogląda moje analizy, materiały edukacyjne, stąd też w sumie przychodzi do mnie wiele pytań na temat tego, jak sobie w ogóle radzić w takich sytuacjach, gdy cena tak mocno spada. Bo wiecie, no są takie, można powiedzieć, że krwawe dni na rynku, cena spada, wiele osób czuje strach, wiele osób czuje niepokój, a co by było, gdybyś czuł spokój, wiedział, że jest to cykliczne, już wcześniej realizował swoje zyski, wiedział, co będzie dalej z ceną. Jakby to było? I tutaj też od razu przychodzi mi na myśl historia jednego z moich podopiecznych. Uwaga, też nazywa się Radek, tak jak ja. I też, wiesz co, wywiad z Radkiem będzie opublikowany, a ja teraz może opowiem Ci też, o czym rozmawialiśmy. Radek mówił mi o kilku ważnych elementach. Pierwszym z nich było to, że właśnie on sam mówił, że kiedyś handlował. Ale okej, wychodziło czy nie wychodziło, nieważne. I później, jak zobaczył, co się dzieje na rynku, szukał wiedzy. No normalne jest to, że nie był pewien tego, czy to działa, czy nie. Też nie chciał zostać w ten sposób poszukany, tak? Więc to, o czym też rozmawialiśmy, było bardzo ważne, to, że sprawdzał wiedzę, jak ona funkcjonuje na żywo. Czyli obserwował moje rzeczy, które ja udostępniam przed ruchem, po to, żeby właśnie mieć pewność, że to po prostu działa. Widział też wywiady z innymi uczestnikami, więc wie, że inne osoby z tego korzystają i po prostu nie zostanie oszukany. Dalej, sam mówił o tym, że po 2 miesiącach już zaczyna te rynki lepiej rozumieć, tak? Gdzie już faktycznie staje się to powoli, krok po kroku oczywiście, nowym, możliwym zawodem, który może on właśnie uprawiać. I spójrz, to są ważne pytania. Czy w ogóle to jest dla mnie? Czy ta wiedza działa? Tutaj wszystko możesz sprawdzić na żywo. Też opinie osób, które z tego korzystają, możesz sprawdzić. I o tym też tutaj właśnie z Radkiem rozmawialiśmy, gdzie, uwaga, powiedział czymś bardzo ważnym, właśnie jak odpowiednie zasady, czyli kiedy wejść, kiedy wyjść, jak dbać o dywersyfikację, o tym zresztą też nawet mówił Warren Buffett, tak? To właśnie o tym też mówił Radek, że to mu bardzo pomaga właśnie w ograniczeniu udziału emocji w handlu, jeżeli chodzi o rynki. Obserwując to, co do mnie piszecie, to też jakie są komentarze i wiadomości prywatne, z racji tego, że ja w sumie już od ponad 3 lat uzdrawiam swoją wiedzę w internecie, widzę, że często macie podobne problemy, jakie ja miałem na samym początku swojej drogi. Najczęstszym z nich jest to, że ktoś nie wie, gdzie wyjść na rynku, kiedy otworzyć pozycję, kiedy ją po prostu też zamknąć. Ja wiem, jakie były kroki, zawsze musiałem wiedzieć o tym, jakie były kroki, żeby to zrobić poprawnie. Zawsze czekałem na kilka przewag, na wartość transakcji, na tendencje i to też oczywiście będę omawiał w najbliższym spotkaniu live o 21 czerwca w Dzień Dziecka. Tutaj są też inne problemy. Drugim z nich jest to, że wiele osób po prostu daje się ponieść emocjom. Te emocje, wiemy, z czego wynikają. Najczęściej jest to brak trzymania się zasad, zbyt duża wartość transakcji, jeżeli chodzi o kapitał, którym handlujecie. I rozumiem, to możesz mieć teraz bardzo prosto, ale na to też jest technika, którą musicie używać, jeżeli chcecie faktycznie te emocje ograniczyć, tak? Bo to nie jest tak, że one same z siebie powstają, ale coś stoi za pieniędzmi, które używacie do handlu, jakieś zabezpieczenie, jakieś wyobrażenie, co się stanie, gdy je stracimy. I też psychologicznie trzeba to znaleźć po prostu w sobie. Wiem, brzmi to, może być, że specyficznie, ale jest to jak najbardziej faktem i prawdą. Kolejny problem to jest to, że wielu z Was popada właśnie w overtrading, tak? Czyli zamiast robić to skutecznie, zamiast handlować wtedy, gdy na rynku warto, tak? To ktoś po prostu handluje non-stop, cały czas i próbuje co chwilę te pozycje otwierać, nie stawiając na jakość, tylko właśnie na ilość, gdzie wiele osób uważa, że okej, im więcej transakcji, tym większy zysk. Nie, od rynku każdy chce pieniądze, ale nie każdego stać na to, aby zainwestować czas, a ta cierpliwość jest kluczem i o tym też powiem na tym live'ie, troszeczkę w sposób bardziej rozwinięty, o godzinie 21 czerwca, w Dzień Dziecka, link jest tutaj poniżej bądź ponad tym materiałem. Do zobaczenia 1 czerwca o 20. Cześć!